Gościem tygodnia jest profesor Jan Balarin, wybitny pedagog, niegdyś czołowy solista operetki śląskiej w Gliwicach, obecnie ceniony profesor Akademii Muzycznej. Założył Gliwickie Towarzystwo Muzyczne, dzięki któremu rozpoczęła działalność Gliwicka Orkiestra Kameralna. Przez lata pracy wykształcił wielu znanych artystów. Organizuje życie kulturalne na Górnym Śląsku i nie tylko. Niedawno został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, nadawanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ja nie wyobrażam sobie mojego życia bez muzyki. Poświęciłem temu całe moje życie. Odziedziczyłem to zamiłowanie, pasję, ale to chyba jest w środku. Nie tylko, że to odziedziczyłem po ojcu, z moich rodzinnych stron, bo to gdzieś tkwiło już we mnie. Przede wszystkim śpiew, ale każda forma muzyki. Uczyłem się przecież na instrumentach w latach dziecięcych. Jeżeli chodzi o pracę pedagogiczną, to oczywiście ciągle szukam gdzieś jakichś talentów. I przyznam, że teraz interesują się nie tylko ja tymi talentami, ale one interesują się, przepraszam, mną. I także mam trochę studentów bardzo, którzy Chińczycy mnie poszukują, że tak powiem. Również z Ukrainy przyjeżdżają do mnie, a w tej chwili rozpocznie studia syn pierwszego tenora opery praskiej. Przyjechał tu do nas, do Katowic. I po prostu wskazał moją osobę do uczenia i to jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym jeszcze wychować drugiego takiego Beczałę, który jest moim absolwentem w Akademii Muzycznej w Katowicach. Chciałbym takiego Beczała albo taką drugą Ewę Biegas. Oczywiście tych nazwisk jest bardzo dużo. Ten kontakt ze studentami i młodzieżą no jest jakimś takim najlepszym lekarstwem na radosne, zdrowe życie. Czyli to ten Faust Goethego, a właśnie tą sztuką zakończyłem moją działalność artystyczną w Operze Śląskiej. Faust Goethego, być może, że Faust nie wiedział, że zamiast diabła istnieje inny eliksir. Praca pedagogiczna. Przyznanie medalu Gloria Artis, zasłużonego dla kultury polskiej. Przyznam, że jest to dla mnie bardzo piękna i zaszczytna forma uznania mojej działalności artystycznej, pedagogicznej i organizatorskiej. Jestem bardzo zadowolony, że to odbyło się w Gliwicach. W 1963 roku tu przyjechałem jako młody absolwent studium nauczycielskiego w Gliwicach i tu podjąłem pracę jako pedagog. I od tej pory, od 1963 roku, czyli już 53 rok działalności pedagogicznej mojej, właśnie związanej z Gliwicami, poprzez szkołę podstawową, ognisko muzyczne, później naukę 5-letnią w Gliwickiej Średniej Szkole Muzycznej i następnie studia, no to już Katowice. I na trzecim roku studiów już pracowałem, zostałem zaangażowany jako solista Opery Śląskiej, sławnej opery wtedy, Kuźni Talentów Opery Śląskiej w Bytomiu. Chciałem powiedzieć, że muzyka i tu u nas w szkole i to jest ustawiczne poszukiwanie piękna. Właśnie to jest główny cel. A ponieważ piękno jest utożsamiane z dobrem, czyli jak najwięcej muzyki, żeby dobra w naszym społeczeństwie również przybywało, było satysfakcjonująco dużo.